siema, siema, jedziemy na freestylu. Elo, elo, jedziemy na wycieczkę, bierzemy pieska w tę czwóreczkę, a piesek fiku-miku zrobił w tę czwóreczce siku. Yo, yo. Siemanko, dzisiaj Dzień Kobiet. Moje kobiety zażyczyły sobie wycieczkę, no to jedziemy na wycieczkę. 80 km od Gdańska, fajna miejscóweczka. No i dzisiaj dowiecie się, po co nam ta czwórka i co my w ogóle z nią planujemy. Także do zobaczenia na miejscu. Siema. Jak widzicie, jesteśmy już na miejscu. To jest właśnie to miejsce, do którego potrzebujemy naszej te czwórki. Kasia ma tutaj działeczkę, na której nie ma żadnego domku i to będzie właśnie nasz domek na kółkach na tą działkę. Sobie myślicie, co za gościu, grabiliście w lesie. Spokojnie, tutaj nic nie dzieje się przypadkiem. To nie o to chodzi, żeby tych liści nie było, bo gniją czy coś. Po prostu mamy pewien plan, który zaraz zrealizujemy. Halo, halo, witam Państwa serdecznie na wielkim wyścigu terenowym o puchar pędzla i kebaba. Te prestiżowe zawody odbywają się w Zabrodach po raz pierwszy. Zwycięzca tego pojedynku zje przepyszny darmowy posiłek w drodze powrotnej oraz będzie zwolniony z malowania impregnatem mebla do zabudowy lodówki i pojemnika na wodę, więc jest o co walczyć. Nasi zawodnicy na pewno dadzą z siebie wszystko, poznajmy ich. Pierwszym z nich jest Damian Ochotnik, samozwańczy faworyt tych zawodów. Prawo jazdy posiada od 13 lat, w zeszłym roku stracił je na 3 miesiące za stojadem zabudowanym na jednej z sopockich ulic. Jego rywalką będzie Kasia Kasienka, która prawko ma zaledwie 10 lat. Jeszcze nigdy go nie straciła, ale jak twierdzi jej przeciwnik, to dlatego, że nie umie jeździć. Czas na prezentację auta, które nasze gwiazdy polskiego motorsportu będą starały się opanować. Jest to Ford F-150 Raptor w skali 1:18 z roku 2019. Ten egzemplarz posiada niezawodny silnik elektryczny zasilany prądem z akumulatora, pozwalającego na 20 minut ciągłej jazdy bez konieczności ładowania. Producent twierdzi, że auto potrafi rozwinąć prędkość niebagatelnych 20 km na godzinę. Jak widać, zarówno zawieszenie, jak i opony są w konfiguracji terenowej, dzięki czemu nasi zawodnicy będą mogli zaprezentować szczyt swoich umiejętności. Teraz oglądają Państwo rozgrzewkę, na której nie wszystko szło po myśli zawodników. Po jej zakończeniu każdy z nich będzie miał tylko jedno okrążenie, podczas którego będzie mierzony czas. Teren nie jest łatwy, najmniejszy błąd może przechylić szale zwycięstwa na korzyść przeciwnika. Jako pierwszy autko na starcie ustawia Damian. Jest pewny swego, niczym Krystyna tego, że Zenek, wyprowadzając burka, chlapnie po drodze setkę w Żabce. Wystartował, koła walce zabuksowały. Pierwszy wiraż szeroko, jak na zdjęciu Kim Kardashian od tyłu. Wpasował się pod łapkę jak bezdomny. Na proste jest szybki, niczym Oskar Pistorius bez lewej protezy pod wiatr. Ostre hamowanie przed nawrotką, ale za kłodą lekki błąd techniczny i traci cenne sekundy. Zmierza w kierunku mety, ale czy czas jego okrążenia wystarczy do zwycięstwa? Ciężko ocenić jego występ, ponieważ jego okrążenie było pierwszym, którego czas mierzono. Nie tracąc czasu, Kasia szybko chwyta w gol pilota i ustawia auto na starcie. Ruszyła z impetem, niczym Seba na konfidenta przypadkowo spotkanego pod blokiem. Pierwszy wiraż zachowawczy, jak na pierwszej randce z Tindera, jednak na prostej wyciska z auta niemal maksymalną prędkość. Na drugim wirażu ciasno, jak na rybnym w Lidlu przed Bożym Narodzeniem. Ostatnia prosta i mamy zwycięzcę! Bez wątpienia był to równie emocjonujący pojedynek co 246 odcinek Złotopolski. Teraz posłuchajmy, co zawodnicy mają nam do powiedzenia. Że zawiodłem moich fanów za tą porażkę, niestety. Prawym przednim kołem najechałem na szyszkę, straciłem kontrolę, panowanie, straciliśmy przez to kilka sekund. Nie udało się tego odzyskać później. W następnych zawodach na pewno będzie lepiej. Jeszcze raz przepraszam. Nie pojechałam w miarę moich możliwości, ale mój przeciwnik był słaby. No i wygrałam. Drodzy Państwo, dla Damiana ta porażka na pewno jest bolesna, jak jazda na rowerze bez siodełka. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia na kolejnych zawodach. Zmęczony piesek, przegrany Damian, idziemy na kebaba.
pewnie się domyślacie, nasz gościk nie było złote kalesą. Jesteśmy właśnie w kebabie i przegrany stawia kebaby. Wiadomo, kto jest przegrany, także będzie pysznie. Jak wygląda wasze ulubione kebaby? Dotarliśmy już do Gdańska, nie jest wcale tak późno, jest przed 19, ale idę na nas do pracy, dlatego musieliśmy przyjechać trochę wcześniej. Piesek śpi na kolanach, bo zmęczył się biedny, a my z brzuszkami pełnymi po kebabie, który jest wyborny, naprawdę, tylko że ten trochę palił. Myślę, że będzie palił dwa razy, takie mam przeczucie. Mam nadzieję, że jakoś gładko pójdzie. No i zaraz widzimy się w domu. Niestety przez stronniczego sędziego musiałem nie tylko powycinać wszystkie elementy, ale też je zaimpregnować. Na szczęście mebelek już jest praktycznie poskładany. Gdyby nie to, że jakiś gościu włączył za wcześnie stoper, zanim ruszyłem jeszcze swoim autkiem, na pewno Kasia by to malowała. Drzwiczki są już zamontowane, szafeczka jest skończona. No prawie, oprócz zamontowania blatu oczywiście. Blat jest tutaj i mamy go w kolorze czarnym, więc myślę, że jeżeli pomalujemy szafeczkę na biały kolor, będzie ok. A wy jak myślicie? Ja tymczasem zabieram się za malowanie. Kasia wpadła na pomysł, żeby pomalować tą szafkę farbą akrylową. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, nie googlowałem tego, bo mam do niej pełne zaufanie. Mam nadzieję, że ma rację i że ta farba będzie odpowiednia.
Jest kolejny dzień, bardzo wcześnie rano. Wczoraj do późna montowaliśmy wam wyścig, a dzisiaj Kasi zachciało się iść do pracy i musieliśmy wstać o nieludzkiej porze. Jest straszny syf na dworze, ale no nic na to nie poradzimy. Dzisiaj może uda się zamknąć temat tego mebelka. Kolejny, dalszy ciąg instruktażu, jak nie robić mebli. Zamontuję dzisiaj gałki, pomaluję drugą warstwę, ale chyba nie będę wam tego pokazywał, no bo to chyba już nic ciekawego. Blatu nie montujemy, bo nie mamy jeszcze zlewu. No i to tyle. Niestety mam dwie złe informacje. Po pierwsze, tą końcówkę nagrywamy dla was kalkulatorem, ponieważ mieliśmy awarię sprzętu. Nic z tym nie zrobimy niestety. Sprzęt obecnie jest w serwisie i około 2 tygodni będziemy na niego czekać, także następny filmik też będzie kalkulatorem nagrywany, prawdopodobnie, dopóki czegoś nie załatwię. A druga zła informacja jest taka, że w paczce z jedną gałką niestety była sama śrubka, no i muszę jeszcze raz jechać do sklepu po tą gałkę. Ale tak, jest wszystko ok. Wygląda na to, że pasuje. Tutaj jest mała szczelinka, ale nie przejmujcie się tym, ponieważ zamontować to muszę w ten sposób i wtedy drzwiczki się zejdą ładnie. Zaraz widzimy się na jakimś podsumowaniu. Bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu i filmik wam się podobał, to mamy ogromną prośbę o jego udostępnianie. Postaramy się uporać z naszymi problemami technicznymi jak najszybciej i wracamy do was z kolejnym odcinkiem już za tydzień. Siemanko!